Dzień dobry Państwu, o troszkę nietypowej porze, po godzinie 14, z lekkim opóźnieniem, za co przepraszam, w studio lublin.com.pl live. Witam Państwa, Ryszard Kołbowicz. Dzisiaj naszym gościem jest o tej godzinie pan profesor Andrzej Stanisławek, chirurg, onkolog, a jednocześnie kandydat do Parlamentu Europejskiego z pierwszej pozycji w województwie, w regionie lubelskim z listy Polski Razem. Dzień dobry panie profesorze. Pierwsze zasadnicze pytanie. Tak. Po co to panu? Czy mówię o kandydowaniu oczywiście. Tak. To samo pytanie zadała mi moja mama. Ja pojechałem do niej na niedzielę. No i mówi, syneczku, po co ci to? Szanowni państwo, panie redaktorze, to jest pytanie proste, odpowiedź jest trudniejsza. Jak widzę, że w polskiej ochronie zdrowia z mojego punktu widzenia zmienia się wszystko bardzo powoli albo wcale. Ja nawet bym mógł powiedzieć, że z punktu widzenia lekarza system ochrony zdrowia całkowicie się nie zmienił. Zmieniają się przepływy finansowe, zmieniają się przepisy, ale lekarz w dalszym ciągu jest w tym samym miejscu, co był w czasach socjalizmu. Czyli ma dostać pensję i ma coś robić. Wszyscy chcą lekarza rozliczyć, wszyscy. Prasa uwielbia, jak są jakieś błędy medyczne, które nie zawsze są zawinione przez lekarza. Nawet ostatni błąd okazało się, że to winny jest system, nie tylko lekarz. I wtedy przychodzi taka refleksja. Przepracowałem 35 lat. Jest możliwość wpłynięcia na zmiany w polskiej ochronie zdrowia. Dlaczego nie wziąć w tym udziału? Panie profesorze, okej, gdyby to było uzasadnienie, dlaczego pan startuje w wyborach do Sejmu, to bym z pełnym zrozumieniem przyjął. Natomiast jak pan chce zmienić te sprawy w polskiej służbie zdrowia z punktu widzenia Brukseli? Panie redaktorze, z punktu widzenia Brukseli wydaje mi się, że jest znacznie łatwiej niż zrobić coś jako poseł. Proszę uzasadnić. Bardzo prosto. Jest możliwość wpływania na polską ochronę zdrowia w ramach dostosowywania się do wielu standardów europejskich. Proszę mi odpowiedzieć inaczej, odwróciłbym pytanie. Dlaczego zmienia się struktura szpitali, dlaczego zmieniają się sale operacyjne, dlaczego zmieniają się środki dezynfekujące, dlaczego zmienia się podejście sanepidu? No dlatego, że dostosowujemy polskie realia, które były dostosowane do znacznie niższego poziomu, do standardów europejskich. Czyli dwie drogi, nie mogą się chorzy spotykać z chorymi, wjazd na salę operacyjną jedną stroną, wyjazd drugą, już nie płytki na ścianach, prawda, tylko powierzchnie łatwo zmywalne, badania bakteriologiczne, czyli dostosowujemy się, ale jednocześnie nie dostosowuje się do tego standard leczenia. To, co mnie najbardziej boli, czyli jeżeli pan redaktor pójdzie do szpitala na Alei Kraśnickiej, na Jaczewskiego, czy na Staszica, to w każdym z tych szpitali zastanie pan inny standard postępowania, który wyznaczył sobie szpital w oparciu o swoich własnych fachowców. To uważam jest olbrzymim błędem. Ja niestety staram się ograniczyć do nowotworów. Zrobiliśmy duże postępy, ale w dalszym ciągu w wielu chorobach nowotworowych postęp jest mały. Dlaczego? Dlatego, że nie ma jednolitego standardu postępowania w każdym ze szpitali. Jeżeli ten standard zostałby narzucony nam, musielibyśmy go wypełnić, nie byłoby głupich dyskusji, jakie bardzo często w Polsce się toczą o różne rzeczy, już to przysłowiowe prostowanie, już nie wiem, bananów czy ogórków, może tak, niektórzy celowo pokazują takie prawne tak, kazusy, żeby pokazać, jak to wszystko jest niepotrzebne. Czasami tak, ja nie mówię, że prawodawstwo unijne jest dobre. Też Polska Razem chce zmniejszyć ilość prawa unijnego, które wpływa na nasze życie. Ale akurat w zakresie ochrony zdrowia bardzo by nam się to przydało. I ja nie mogę wpłynąć na to z pozycji posła.
Jest to niemożliwe, ale z punktu już posła Parlamentu Europejskiego, który na przykład przez lobbowanie w Radzie Europejskiej jest Rada do spraw opieki zdrowotnej, zatrudnienia, ochrony konsumentów i przez tą Radę uważam, że można by było wpłynąć na standardy leczenia w Polsce. Tam jest ochrona konsumentów i zdrowia. My jesteśmy i konsumentami, prawda, i jednocześnie chcemy być dobrze leczeni. Tutaj się mogę cieszyć, ponieważ w moich pierwszych programach, które ja opublikowałem chyba 3 miesiące temu, mówiłem o standardach leczenia. Oczywiście nie wiem, czy minister Arłukowicz wziął ode mnie te standardy leczenia, ale mogę przeczytywać sobie, że może byłem pierwszy, który mówił o tym, że bezwzględnie w Polsce muszą być wprowadzone standardy leczenia kontrolowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ja to podkreślam. Narodowy Fundusz Zdrowia niektórzy chcą zamknąć. Nie. Ja rozmawiałem z tymi ludźmi, byłem na dwóch kontrolach, znaczy byłem 2 razy kontrolowany. To są mądrzy ludzie, przygotowani do kontroli nie tylko przepływu finansowego, ale jednocześnie do kontrolowania zgodności procedur wykonanych w szpitalu, prawda, ze standardami, za które Narodowy Fundusz by chciał zapłacić. Rozumiem. Panie profesorze, a w takim razie takie pytanie, dlaczego akurat Polska Radza? Bo z tej listy pan startuje. Pytanie jest troszkę, troszkę trudne, dlatego że bardzo chętnie bym brał udział też w innej partii. Nie wszystkie punkty programu Polski Razem mi do końca odpowiadają, ale nie ma takiej partii. Najbardziej zbliżona była partia tego typu konserwatywna, jednocześnie partia katolicka z jasnym poglądem ministra Jarosława Gowina na rzeczy światopoglądowe, z którymi w znacznej mierze się utożsamiam. Także tu było blisko. Nie wszystkie punkty programu, nie pod wszystkimi bym się podpisał, ale tak, nie wiem, 80-90% bym podpisał. Mhm. Przy czym ten program był ustalany no, parę dobrych miesięcy temu, prawda? I tutaj pamiętam, jak gościł u nas w studio pan minister Gowin, bo był u nas gościem także. Wyglądało na to, że ta jego inicjatywa spotka się z dosyć dobrym przyjęciem, jeśli chodzi o potencjalnych wyborców. Natomiast później zaczęły się w Polsce Razem pewne chwiejne ruchy. Wystąpili republikanie, prawda? Później doszło do jeszcze jakichś podziałów. Jak pan ocenia w tej chwili realnie szanse swojego wyboru? Byłem wczoraj w Warszawie, rozmawialiśmy na ten temat, ponieważ były tak zwane wszystkie jedynki z całej Polski. Rozmawialiśmy z panem ministrem i ze sztabem. Okazuje się, że odbiór jest bardzo dobry. Odbiór jest bardzo dobry i pozycja nasza wyjściowa w granicach 4%, niektórzy określają to na 5% przed wyborami, nie jest złą pozycją dla partii, która istnieje parę miesięcy. To jest jedna rzecz. Druga to niestety no, partia nie przebiła się, ponieważ nie jest partią eventową, prawda? No, nie potrafimy pokazać dziwnych przedmiotów, nie potrafimy rzucić tam czyimś łbem na biurko. No, nie jest to zdaje mi się, typu... że wiem, do kogo on pije. Tak, no, nie jesteśmy tego typu partią. No, jesteśmy partią ludzi poważnych. I w związku z tym powoli się będziemy przebijali. Nie uda się w wyborach do Parlamentu Europejskiego, są potem samorządowe, w przyszłym roku są wybory parlamentarne. Uważam, że jest to partia, która będzie budowała swoją pozycję przez wiele lat. Jest partią poważną, która ma dobry program. Ten program w znacznej mierze wzbogaciłby wszystkich Polaków. Panie profesorze, czy to, co pan mówi, mam traktować jako deklarację, że pan już chce, że tak powiem, w cudzysłowie, ale na stałe wejść do polityki? Więc jak patrzę na mnóstwo młodych ludzi, którzy biorą udział w polityce, to się zastanawiam, jaki jest ich cel bycia w polityce. Oni jeszcze niewiele wiedzą, niewiele widzieli, nic nie zrobili. Mnie najbardziej przeraża to, że jeszcze nikt niczego, ktoś nie dokonał, nic nie zrobił, ale w polityce mówi, co należy robić. Ja uważam, że polityka jest dla ludzi takich, którzy coś sobą już reprezentują.
Czyli mogą pokazać, tak, potrafię w polityce coś zrobić, bo w życiu też coś zrobiłem. Ja 35 lat jestem lekarzem, znam ochronę zdrowia, nie jestem narwany w żadną stronę. Chciałbym, żeby dostęp pacjenta do lekarza polepszył się. Ale tutaj widzę dwie strony, które ze sobą walczą. I no, niestety nie do końca akceptuję wiele prasowych doniesień. Bo jeżeli, panie redaktorze, codziennie w Polsce jest udzielanych przez lekarzy 1 000 000 świadczeń. 1 000 000 codziennie. I raz w tygodniu czy w miesiącu zdarzy się coś, co jest nieakceptowalne, to uważam, że oczywiście nie powinno się to zdarzyć, ale nie można całego kubła pomyli na nas wylać. Na nas wszystkich. Tych, którzy codziennie 1 000 000 świadczeń wykonują. My jesteśmy dla ludzi. Można powiedzieć, że czasami jesteśmy też po drugiej stronie. Prawda? Jesteśmy chorzy, też szukamy pomocy. Także doskonale to rozumiemy. Tylko, że ilość lekarzy w Polsce jest za mała. I na nas zrzuca się zbyt dużo. Nie ma możliwości, żeby wykonać tyle świadczeń dobrze. Rozumiem, no to trudne są tematy, chociaż tak jak obserwuję dyskusję o służbie zdrowia, to rzeczywiście no, problem lekarzy, brak lekarzy jest bardzo istotny, prawda? Młodzi ludzie dosyć często kończą studia, wyjeżdżają za granicę pracować gdzie indziej, prawda? Panie redaktorze, ja o braku lekarzy słyszę dopiero, kiedy mieliśmy z panem Gowinem konferencję w Sejmie i ja o tym braku lekarzy zacząłem mówić. Ja pierwszy raz powiedziałem, ilu lekarzy wyjechało, ilu lekarzy wzięło zaświadczenia z izb lekarskich, mogę to przypomnieć, 4 tysiące lekarzy wyjechało. 9 tysięcy wzięło zaświadczenia z izb lekarskich, czyli to jest w tym sensie gotowość do wyjazdu lub być może już są za granicą. Trudno to jest tak jednoznacznie powiedzieć, żeby skonfrontować z miejscem pracy tych lekarzy. Nie jest to łatwe, żeby kontrolować, kto wyjechał. To jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę 9 tysięcy, a rocznie w Polsce około 3 tysiące. Tylko. Jedną trzecią. Tak, to tak jakby trzy roczniki wyjechały, znikły nam, tak? To jest jedna sytuacja. Druga, zmniejszyła się, oczywiście ostatnio jest to zauważalne, że troszeczkę poprawiła się ilość studentów. Większa jest, ale ona jest w dalszym ciągu za mała. I nie spowoduje to wzrostu ilości lekarzy, dlatego że mój rocznik, to jest rocznik, tak jak w Lublinie, kończyło 430 osób. W tej chwili kończy 160 osób na studiach bezpłatnych i 30 na studiach płatnych. Tak? To jest dwa razy mniej. A my idziemy na emeryturę. 30% lekarzy jest... Luka się powiększa. Tak. Nie likwiduje, tylko powiększa. Tak, nie zostanie zlikwidowana. 30% lekarzy jest powyżej 60 roku życia. Panie profesorze, co mnie dorobił, jakbym nie zadał na koniec takiego pytania, bo prywatnie znamy się już tam blisko 30 lat. Pan mój święty pamięci mamy kiedyś operował. No i dał mi pewnie parę dodatkowych lat życia. Proszę powiedzieć, jeżeli pana wybiorą, to co pan? Kończy z medycyną? Bo chyba połączyć się z tego. Nie jest to możliwe, to znaczy z wielu powodów. To samo pytanie zadają mi pacjentki. Także ja deklaruję, że do pacjentek, które do mnie się zgłaszają, wyślę list, który w pewnym sensie spowoduje wzrost ich bezpieczeństwa. Ja nie rezygnuję z pracy. Myślę, że w dalszym ciągu będę mógł pracować może mniejszą ilość dni niż w tej chwili, bo w tej chwili dopracuję od godziny 7 do 19, ale będę mógł pracować na pewno w dalszym ciągu i służyć ludziom, ponieważ jest wiele głosów mówiących, że te wybory mogą przynieść sukces eurosceptykom. Partia Polska Razem Jarosława Gowina nie jest partią eurosceptyczną. Ma swoje zasady co do rozwoju Unii Europejskiej, ale chce, żeby ona się rozwijała. Na troszkę innych zasadach niż w tej chwili, ale jeżeli będzie tak dużo eurosceptyków, to może zlikwidują Unię Europejską, Parlament i wtedy dopiero będziemy mieli kłopot. No cóż, przyszłość pokaże, jak to wszystko będzie wyglądało. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Przypomnę państwu, gościem
studia lublin.pl live, był dzisiaj profesor Andrzej Stanisławek, kandydujący do Europarlamentu z listy Polska Razem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze, dziękuję państwu.